zawodnika w tym meczu. Już kontra DKS-u Tychy. Doskonałe podanie Jeziorski, ale przyblokowany teraz ostro. Ostre spięcia przed Oświęcimską z bramką. Będzie kara. Teraz chyba Komorski jeszcze dwa razy uderzył. Trzeci raz poprawia twarz. Podjechał tam jeszcze chyba Szczechura. Ależ mamy teraz tutaj kocioł. Mamy poważną bójkę w Oświęcimiu. Proszę Państwa, zaczął to wszystko Filip Komorski. No i poleciały kaski. Komorski na pewno będzie tu ukarany, a czy reszta teraz? Komorski tutaj cały jeszcze pobudzony. Komorski niczym taki byk wypuszczony tutaj z zagrody jeszcze tutaj dolatuje do oświęcimskiego zawodnika. Ten chce ściągnąć rękawice. Vanat, czy będzie pojedynek w stylu NHL? No, Vanat rozkłada ręce. Komorski nie chciał kontynuować tej walki. No, poczekamy na decyzję arbitrów. Komorski sugerował, że tutaj przecież Filip Komorski był faul, aż przewrócił oświęcimskiego zawodnika, potem zaczął go okładać pięściami. No dziwne zachowanie Filipa Komorskiego, bo on sprokurował faul, jeszcze dokładał razów oświęcimskiemu zawodnikowi, a potem podjechał jeszcze Jakobson tutaj w odwecie. Mieliśmy taką tutaj pojedynek boksersko-rycerski, że tak powiem, że mieliśmy odsiecz. No i teraz jeszcze próbował Vanat z Komorskim. Vanat nie mógł się podnieść, Komorski okładał go na tafli. Zobaczcie Państwo. No i gdy teraz Dariusz Vanat wstał i zaproponował walkę Komorskiemu, zobaczcie Państwo, jeszcze tu oddzielał arbiter. Teraz mamy tą sytuację. Vanat pokazuje, że ściągmy rękawice. Sędzia...